Hej siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina 3. No i dzisiaj witam się z wami, jak widzicie mamy sporo tutaj znaków, no wszystkie w sumie znaki oraz ulepszoną broń mamy, ale to wszystko już wam wytłumaczę. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ja sobie tutaj porobiłem i wszystkie miejsca oznaczone znakiem zapytania, wszystkie sobie zwiedziłem. Jak widzicie teraz mamy same szare miejsca, no oprócz jednego, do którego bałem się podejść, ponieważ tutaj łupy wojenne, tutaj znajdują się dwa jakieś mega utopce, które są na poziomie 10. Więc ja na razie no nie wbiłem poziomu 4. Zobaczcie, poziom 3, 933 punktów doświadczenia. Jeszcze przy okazji mamy dwa nowe zadania, to są poszukiwania, zobaczcie, złoto dezerterów oraz temerskie Preciosa. Też zrobiłem tutaj jedno zadanie związane z poszukiwania rynsztunek Szkoły Żmii i to tak zupełnie eksplorując sobie tą mapę, po prostu wykonałem to zadanie, sugerowany poziom 6, no mi się udało to wykonać. Więc tak. Te poszukiwania, a w sumie zobaczmy, gdzie to na mapce jest. Czy tego po prostu nie ma na mapie i ja to muszę sobie gdzieś tam kurwa znaleźć sam po prostu. No nie, nie ma tego na mapie, dobra, nieważne. Zadania. Poszukiwania złoto dezerterów, o co tu chodzi? Aha, przeczytaj odnalezione zapiski. No to przeczytamy sobie. I tutaj również przeczytaj znalezione pismo, więc przejdziemy do inwentory. I tutaj, gdzie mamy te pisma? Listy od Yennefer, zaginiony brat. A co z tym zadaniem? Aha, to już chyba zrobione mamy. Zlecenie licho ze studni, to też już zrobiliśmy. Nadpalone papiery. To chyba też. Tutaj mamy też kilka książek. Protokoły, list jakiś. Tej żmii. Spotu i krwi. Książeczka, którą wcześniej chyba dostaliśmy. Notatka dezertera, o właśnie, to jest ta. Że za co ja mam kurwa umierać? Za Temerię? Dobra, przemoknięty list, następne informacje. Oraz zapiski. Coraz lepiej nam idzie, rozbiliśmy obóz, no ale już niestety ten obóz wam rozwaliłem, haha. Dobra, no i co? Przeczytałem to wszystko. Przeczytaj odnalezione zapiski, no to przecież przeczytałem. Aha, bo pewnie w tych zapiskach coś tam jest. No dobra, te zadania myślę, że też sobie zrobimy poza odcinkami. A teraz idziemy do Vesemira przygotować się na opuszczenie tego miasta. Jest Vesemir. Yennefer jest w Wizimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. W takim razie pora się zbierać? Gdzie? Co to za jedni? Patrioci. Piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. Nie widzę tu Nilfgaardczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. No dobra. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, żeś Nilfgaardzka kurwa. No, no. Puszczę to w niepamięć, Lipka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zapusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Okej, no chyba jednak musimy się
Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś. Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewie elfom? Precz stąd wszyscy. My nigdzie nie idziemy. Dobra. Rozdzieweczka. Oni już się nie cofną. Widzę. Dawaj. Dawaj, kurwa, chodźcie. A jak? Oj no! Widzieliście to? Dobra, dawaj, gdzie mi będziesz tutaj koleżkę zabijał pięknie? To nie było w ogóle trudne. Poziom czwarty! 300 punktów doświadczenia. Już dobrze, po wszystkim. Ale rozpierdol! Widzieliście jego twarz, bogowie! Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. No to, ale to nie rozumiem tej babki. To co, miałem kurwa pozwolić się bić, czy co? No nie rozumiem, naprawdę. To nie myśmy zaczęli tę burdę. Yennefer. Tak jest. Wymówki, wymówki. Cały ty. Jest Yana. Yennefer? Ale jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm, a ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mnie mam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich. Ale już w zimie. Szykujcie konie. Dobra, powoli. Zapytamy się. Ostatnie 6 miesięcy spędziłem w siodle. Nie widziałem cię od 2 lat, więc o ile czas nie goni... Niestety goni. Ktoś na ciebie czeka, Geralt. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrys. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kulchanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Gdy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. No dobrze. Mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Mhm. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebin Higamere, suweren Nazairu i Vicovaro na pewno poczuje się zaszczycony. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Okej, okay, czyli z Vesemirem się żegnamy. Koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Okej, okay, proszę bardzo. I kolejne odblokowane osiągnięcie. I jeszcze 150 punktów doświadczenia. A jeśli jesteście spostrzegawczy, to zauważyliście, że mamy 7. 7. Kurwa. 7. 7 punktów. Umiejętności do wydania. A wszystko dzięki temu, że jeździłem sobie po tej mapce i odkrywaliśmy miejsca mocy wszystkie. I za każde miejsce mocy był 1 punkt.
Śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem? Galo! Już! Dziki gon! No niby 60 klatek teraz jest, ale coś tak mniej płynnie i to chodzi, ale zobaczmy, no co tu się w ogóle dzieje. Zostaniemy porwani? Nie, no Wiedźmin na pewno nie. Aaa, czary. Bardzo ładnie. Ja tu żadnych słów nie widziałem, ale okej, docieramy do Wyzimy. W poszukiwaniu Yennefer, swej dajnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi Nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Wyzima, stolica okupowanej Temerii, dzień później. Kurde, fajnie ma, co? Jest myty? Może być. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Kledwyn, proszę waszmość ogolić baczki na półcala. No właśnie tak się zastanawiałem, jak tutaj spowodować, żeby się Geralt ogolił, nie? Co jest nie tak z moją brodą? No właśnie. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać. A także odpowiedzieć na parę pytań. Jest król! Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. Morvan Vorhis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza Wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem Geralt Riff. Miejsce urodzenia... nieznane. Rodzice. Nieznani. Wiek. Nieznany. Ale to nieistotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia zamku Lavaletów. Losów dowódców. Będziemy musieli się żegnać powoli, ale zaraz... właśnie, dobra, w tym momencie się pożegnamy i w tym momencie rozpoczynamy następny odcinek. No niestety, no ta blokada działa swoimi prawami, no musimy jakoś temu zapobiec. Tak więc dobra, dzięki za oglądanie panie i panowie i widzimy się w kolejnym odcinku Wiedźmina. Trzymajcie się, siemano.